zwykłego miasta. Miał 28 lat, piłka nożna jego pasja. Kochał jeden klub, jaki? To nieistotne. Miał twardy charakter, wszystko było takie proste. Aż do tego dnia, w którym to się wydarzyło. Od samego rana serce już mu szybciej biło. Na kolejny wyjazd ruszyli kibice. On pośrodku nich niczym nauczyciel. Szanowali go, on szanował również swoich. Nieważny był wiek, ważne, że za klubem stoi i kocha te barwy, które są dla niego wszystkim cenniejsze niż złoto, diament najdroższy ze wszystkich. Wyruszyli razem cztery autokary, zjednoczeni i gotowi, czego się nie spodziewali. Dojechali na miejsce i spotkali się z przemocą. Policja, pałowanie, gazowanie, tylko po co? Rozpoczął się mecz, obustronne wyzywanie. O Belgii i przezwiska, mówiono o nich dranie. Sprowokowani byli przez ścigania organy. Ochrona pewna siebie wyzywała ich gestami. Targnęli na murawę, rozpoczęła się walka. Katowanie i łamanie swojego rywala. Trafiło na niego i już się nie obudził. On walczył do końca, lecz do domu już nie wrócił. Pozostał pusty pokój, rodzice załamani. Czy tak musiało być? Takie życie, ziomek, czaisz? Tam na stadionie nie odczuwał lęku tego. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. To kibicowskie życie jest nieprzewidywalne. Jego spotkała śmierć, w imię klubu trzymał gardę. Oprawcy są niewinni, tak ustalił sąd. Sprawa ucichła, lecz pozostawiła wgląd na to, jak to się stało i co przyniosło światu. To nasze kruche życie, które pełne jest nokautów. W tym wypadku uwierz, to nie był zwykły nokaut. On zginął za to, że swoją drużynę ukochał.